coffee cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. Witajcie kochani w nowym vlogu. Ja właśnie dojechałam na miejsce, ponieważ przyjechałam poznać Myszony. Otóż powiększyła nam się rodzina i za chwilę zobaczycie jej nowych członków. Także życzę wam miłego oglądania. Poznajcie nowych członków rodziny. To jest Mysza, bardzo proszę, a tu jest Zosia. Och, tak. Mysza jest starsza. Ile już ona ma, Ola? Oj, nie wiem, z 2 miesiące, 3? Nie, może więcej, chyba ze 3 miesiące, ja bym powiedziała nawet. No, oj, uciekła. A Zosia? A Zosinka jest malutka. No, piękne jesteśmy dwie. Ruchliwe. Takie ruchliwe, słuchajcie, próbowaliśmy przed chwilą zrobić zdjęcie, ale no nie da się. Nie da się, po prostu obudziły się we dwie i takie żywe. Jedna i druga. A muszę wam pokazać, jaki mają fajny domek. O, teraz się uspokoiły. Teraz się uspokoiły. To była goła klatka nigdzie. Proszę, jaki piękny domek zrobiony. Tak. To jest miejscówka Myszy. A domki są najczęściej miejscówką Zosi, tak? No, proszę. A w ogóle to muszę wam coś powiedzieć. Jeśli śledzicie mnie w moich mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, to zapewne pamiętacie, jak Ola przyszła kiedyś do mnie do domu i oznajmiła mi, że mają szczura. Pokazała mi zdjęcia i co się wtedy okazało? Ja mówię, no dobrze, no ale to powiedz, jak się nazywa. Ona, Mysza. Ja mówię, no jak można nazwać szczura Mysza? No i tak zostało. No, taki hamaczek piękny kupiła Ola dla Myszy i tyle zostało z hamaczka. A w środku? Co zostało z hamaczka? To jest nowy wystrój. Ile trwał ten hamak? O, proszę bardzo. No słuchaj. Z polarkiem. Z polarkiem. No. Hamaczek, Mysza. Niedobra Mysza. No. O, ktoś tu zasnął. Wiadomo, u kogo najlepiej. U pancia. Czekajcie, pokażę wam z tej strony. Ojejku, jaka słodka. Janusz, powinieneś robić za niańkę. U mnie nie mogła usiedzieć. A zobacz, u Janusza śpi. No nie wierzę. Słuchajcie, właśnie, chcieliśmy przestrzec, jeżeli ktoś chce mieć szczura w domu, to niech się poważnie na tym zastanowi. To są skutki posiadania takiego zwierzaka. No weź, bo później będziecie musieli to sprzątać, to dopiero będzie. No, tak wygląda poduszka. I tak ostatnio nas zaskoczyła Mysza. Kiedy Janusz się położył do łóżka, położył dowody głowę, zbrodni. A z głowy, z poduszki wyleciał mu pełno. Już sobie to wyobrażam, co musieliście przeżyć. No. To ja. Ja to bym chyba... Ty! Ja to bym umierała chyba ze śmiechu. No poczekaj, bo cały czas się sypiesz, stąd weź to. No ale tak, ale z drugiej strony, słuchajcie, nie ma się z czego śmiać. Tak to jest, jak się posiada zwierzęta w domu. A jak jestem tutaj, proszę, w domu, to muszę wykorzystać, zobaczcie, to piękne lustro. Proszę. I zrobię wam outfit, pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Co prawda pogniotła mi się przed chwilą sukienka, ale na pewno ją pamiętacie z zeszłego roku. To jest sukienka z Zary. Bardzo wygodna, bardzo przyjemna. Szwagier w kamerze się odbija. Do tego mam moją torebkę z Guess. Zegarek Daniel Wellington i gumeczka z Gotti. A na dole super stary. I taki wygodny look na dzisiejszy dzień. Thank you.
Wracając do domu, podjechałam jeszcze na bazarek i do Tesco i na bazarku kupiłam młodą kapustę, co prawda 7 zł za główkę, ale mam nadzieję, że będzie warto, bo naszła mnie ochota na młodą kapustę z kiełbaską i z młodymi ziemniakami. Dokupiłam ich tutaj pół kilograma, bo w lodówce miałam też pół kilograma, więc myślę, że będzie idealnie. Do tego pęczek świeżego szczypiorku, który wykorzystam do sałatki z makrelą. O! W ogóle muszę Wam powiedzieć, że makrela to jest też ulubiony przysmak Pipo. Jak ją wyciągam i czuję jej zapach, to mruczy tak głośno, że słychać w całej kuchni. No, masełko, moje ulubione bułki, wielozbożowe, woda, ale kupiłam też różowe Pinot Grigio. Bardzo je lubię, ale lubi je też bardzo moja znajoma, która przychodzi do mnie dzisiaj wieczorem i do Pinot Grigio będziemy miały coś z cukierni Sowa, a dokładnie takie mini tarty z rabarbarem. Są obłędne. No i jeszcze kupiłam tutaj przysmaki dla kotów na bazarku, ale chcę Wam również pokazać, że na bazarku znalazłam takie oto przepiękne różowe dalie. 7 zł za jedną, 7,50 za jedną. No, wyglądają bosko, zaraz je przesadzę. Są całkiem duże i mam nadzieję, że mi się utrzymają, bo powiem Wam, że w zeszłym roku moje dalie dopadły jakieś robaki i bardzo szybko niestety te dalie mi padły. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Mam też dla nich nowe donice i świeżą, nową ziemię. No, także biorę się teraz za rozkładanie tego wszystkiego i chyba muszę zaraz wskoczyć pod prysznic, bo jest strasznie gorąco. Sałatka z makreli albo pasta z makreli, jak kto woli, gotowa. I do wykonania jej potrzebujecie jedną wędzoną makrelę, 2 jajka na twardo, garść szczypiorku świeżego, 2 ogórki korniszony i majonez. I tyle. Jest obłędna, my ją uwielbiamy, zwłaszcza na świeżym pieczywie. Polecam Wam koniecznie wypróbować. Wykąpałam się, troszkę się ogarnęłam, umyłam sobie głowę, no i oczywiście przebrałam się w t-shirt i w dżinsy, żeby było mi wygodnie. Powiem Wam również, że od momentu, kiedy stosuję kurację na moje włosy z marką Fito Paris, to rośnie mi cała taka masa tutaj baby hair. Na szczęście jestem w domu, więc tylko sobie związałam włosy i nie muszę tutaj nic kombinować, ale jak wychodzę z domu, to bez lakieru się nie obejdzie. Niedługo Wam również tutaj na moim kanale opowiem o tej kuracji, ale możecie sobie już o niej poczytać na moim blogu. Poprawiłam delikatnie makijaż. Na pewno zapytacie mnie o moją szyję, która nie wygląda zbytnio atrakcyjnie, ale to jest efekt po mezoterapii igłowej, którą ostatnio wykonywałam. No i kiedy skóra się goi, to niestety tak to wygląda, a nie mam w tej chwili żadnego na niej korektora ani podkładu, więc musicie mi to wybaczyć. Winko się chłodzi, zamówiłam również sushi. I za moment powinna być już moja znajoma, także czas najwyższy, kochani, się z Wami już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i zapraszam jak zawsze do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!